Jak co sezon spotykamy się w tym naszym małym, ale stale powiększającym się gronie osób, które są fanami lig regionalnych i fanami rozgrywek European Masters, aktualnie znanych jako EMEA Masters. Tak, nie pomyliliście się, clickbaitu nie ma, to kolejna edycja naszego skarbu kibica EMEA Masters lato 2023. Ostatnie dwa tygodnie w naszej redakcji były trochę takie, wiesz, przespane, przebimbane. Trochę off-sezonu też zaznaliśmy, ale dzisiaj wraz z tym materiałem, no niestety, wypada powrócić w formie merytorycznej i ambitnej, takiej, za jaką nas pokochaliście. Były dwa odcinki z Ozonem i mój ulubiony komentarz, oprócz tych wszystkich, które oczywiście atakują Ozona, jest ich dużo, też je lubię. Ale ostatnio się pojawił, na sam koniec się pojawił mój ulubiony. Dwa odcinki poświęcone gościowi, który udaje, że ma coś do powiedzenia. Widziałem ten komentarz, jest mocny. Ale słuchaj, Azon złożył mi propozycję, czy nie chcielibyśmy nagrać dogrywki tak zwanej walki żuli. Czyli wiesz, tak jak ja się kłóciłem z nim o te zdjęcia, to właśnie w takim stylu, ale to jak chyba chcesz, za jakiś jak, czas. Jak chcesz, to nagrywaj. Ja już z Azonem o Ultralidze nie chcę nigdy rozmawiać. W sensie, ja się zgadzam z tym, że Azon wygląda na człowieka, który myśli, że więcej wie i więcej może, a nie wiem, czy tak jest. Z Azonem się umówiłem na odcinek, który jeszcze raz za jakiś czas będzie, ale nie będzie ani słowa o Ultralidze. Okej. No dobra, ma to jakiś sens. Dzisiaj o polskiej scenie będzie niewiele, bo bardziej skupimy się na tych pozostałych częściach ekosystemu europejskich lig regionalnych, ale parę słów o naszych reprezentantach również usłyszymy. Dla tych z Was, którzy śledzą tylko Leca, ja lubię robić takie wstawki. Czym jest EMEA Masters? To jest taka e-sportowa liga mistrzów. Mistrzowie poszczególnych krajów i drugie najlepsze, trzecie najlepsze drużyny w zależności od prestiżu danej ligi biorą w tym udział. Kto wygrywa, ten ma wpis do CV, w sumie tyle i trochę więcej kasy, no bo nie można awansować nigdzie dalej. Zostaje, no tam tej kasy mają. No dobra, ale zostaje mistrzem EMEA Masters, jest najlepszy w Europie pod LEC, no i dzięki temu może kogoś do Leca wyciągną, ale to 40 nigdy nie wiadomo. 40 tysięcy euro. Euro aktualnie jak to stoi? 40 to około 4,5 złotego. Euro. Ile to złotych? To jest w tym. No. To jest w tym momencie 178 441 zł i 43 grosze. No, myślę, że. Mało to nie jest, ale dużo też to nie jest. Myślę, że takie Z10, gdyby wygrało takie EU Masters, to im by się zwróciło to, co płacą drużynie, nie? No dobra, nie będziemy gadać o kasie. Zawsze to robimy i to nie ma sensu, bo nic się ale nie zmienia. Ale to sam zacząłeś, wiesz. No ja wiem. Rozjuszyłeś mnie. Przepraszam. Podałem ci, wiesz, na tacy. Tak, wystawkę. Dobra, starczy. Starczy. Podsumowanie fazy play-in. Swoją drogą EMEA Masters rusza dzisiaj od 17, więc ten odcinek jest tak, no, albo dobrze, o godzinie startu, albo... Bardzo dobrze, bo moje ulubione komentarze się pojawią, typu EMEA Masters trwa, a ja oglądam, gadają. Tak. Więc szybkie podsumowanie fazy play-in, fazy wstępnej dla słabszych drużyn. Nie mieliśmy tam żadnych reprezentantów Polski, jeżeli chodzi o teamy z Ultraligi, natomiast mieliśmy naszych reprezentantów w drużynie nie Nord, tylko Wheel of Gaming, tam był Woolight, Eścik, a także Brunes. No i niestety ta drużyna, mimo wyjścia z drugiego miejsca, przegrała grę o awans do fazy grupowej z Go, czyli z drużyną z Francji. Bardzo niefortunnie, bo to było pechowe losowanie. To jest najgorsze, że nie można powiedzieć, że było blisko. Tak. Nawet jak było blisko, no to nie można powiedzieć, że było znaczy, blisko. My rozmawialiśmy już na piłce z Woolightem na ten temat i on chyba podziela jakby nasze wnioski po tym, co się wydarzyło na tym turnieju. Oczywiście. Drużyna nie była najlepiej przygotowana. Kilku zawodników, głównie Bananito i Banderas, te zagraniczne części rosteru i niestety też Eścik, pokazali się z naprawdę słabej strony. Szkoda tylko, że Woolight gra z takimi dziadami i powiedzmy sobie szczerze to. Bo to jest zawodnik, który zasługuje, żeby walczyć o wygranie takiego turnieju, a nie o walkę, czy jesteśmy lepsi od najsłabszej w tej lidze drużyny francuskiej. No i jeszcze do tego, pamiętam, że Cinkroff nawet takiego posta dał, że dlaczego Woolight nie ma drużyny w LFL-u, skoro gra tak dobrze. No, nie wiem, zakładam, że dlatego, że jest trochę stary i ludzie są po prostu znudzeni tą ksywką, bo tak się zdarza, wiesz, lepiej być młodym zawodnikiem, który ma carte blanche, a nie gościem, który już ma tak dużo doświadczenia, paradoksalnie. To się dzieje tylko we sporcie. Bo zauważ, że w sporcie to byłby naprawdę szanowany zawodnik. W sensie,
mnóstwo drużyn by chciało go mieć. Masz taką najlepszą ligę, jak francuska albo hiszpańska, no. To może nie ten top, ale ci, co walczą o top, chcieliby mieć Wrighta. No, ale bo nie ma czegoś takiego za bardzo we sporcie, jak atmosfera szatni. No tak. A według mnie właśnie duża wartość tych starszych zawodników, Wrighta w tym też, idzie właśnie tak. Z tym, że oni potrafią dołożyć dobrą etykę pracy, ułożyć młodych we sporcie, to jest coś, na co ludzie nie zwracają uwagi, a chociażby case drużyny, o której później powiemy, czyli Carmen Corp, które będzie jednym z głównych faworytów, moim zdaniem pokazuje, że ta atmosfera, powiedzmy, szatni jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o finalny wynik, ale o tym później. Co do jeszcze tego nieudanego epizodu Bill of Gaming w play-inach, tak. Dostali bardzo łatwą grupę, chyba najłatwiejsze możliwe losowanie, bo grali z drużyną z Ligi Beneluxu, czyli absolutne jaśki, jeżeli chodzi o europejską scenę i by the way przegrali na nich swoją tak. pierwszą grę i było to jedyne zwycięstwo Genku w trakcie tej fazy zasadniczej. Dość powiedzieć, że w tej drużynie grał Robertos, gość, który na koniec 2022 roku spadł z Ultraligi. Następnie poszedł do regionu, który jest na tyle słaby, że on był w stanie jako najlepszy team pojechać na EU Masters. On, to dużo mówi. On chyba tak... Jako, że był tam Robertos, to tak się od czasu do czasu przyglądałem temu, co tam się dzieje, nie? No bo mam mu za złe, że spierdolił Devilsland do drugiej ligi. Ale dobra, nie o to chodzi. Chodzi o to, że on był w zasadzie najlepszym zapasem w najlicy. No, bo jest bardzo dobry. Także to trochę mówi o tym poziomie rozgrywkowym. Okay, oprócz tego była drużyna Nord z Kackosem, ale no, drugi seed z NLC to też nie jest coś, czego należy się obawiać. No i GTZ, czyli mistrz Portugalii. Więc jak widzicie, uniknęli Francji, Ligi Arabskiej, która jest nieprzyjemna. Tak. Nie było tutaj Turcji. Powinno być łatwo. Gdyby wyszli z pierwszego miejsca, prawdopodobnie byliby w fazie głównej. Nie wydarzyło się to. Zagrali słabo. No i niestety, ciężko mi to przychodzi przez gardło, ale zasłużenie. Nie weszli do fazy głównej. Nie wszedł również Kiuskę razem z Entropik, które przegrało w tej fazie, no już powiedzmy, pucharowej, playoffowej z GTZ właśnie 0-2. Kolejny dobry sezon Kiuskę jako trenera w lidze czeskiej, to Entropik to taki mocno doinwestowany skład, jeżeli chodzi o tamtejszą scenę, ale raz jeszcze nie udaje się przebić przez te play-iny i scena czeska, kurczę, ona powinna być trochę lepsza, kiedy patrzę na te teamy, które tam powstają, niż to, co finalnie pokazuje na tych rozgrywkach. Nie wiem, czy ty też tak masz. Nie wiem, z czego to się bierze, ale ogólnie to nie jest przypadek. Jak patrzysz na przykład na nazwy Esuba, Entropik, nie? Czy jakaś tam jest jeszcze kilka. Wiesz, to nie, to nie akurat jest, no wiadomo. To jest EBL, ale, wiadomo, ale... Entropik jest właśnie ta Esuba, jest jeszcze Dynamo Eklot chociażby z takich... To już nie. Chodzi mi bardziej o to coś, że jak patrzysz na takie coś jak Esuba, właśnie Czwenres Weżda, czy tutaj Entropik, to masz wrażenie, że to jest coś mocnego. Tak. Nie wiem dlaczego tak, tak jest. Tak, ale tak jest. Tak jest, w sensie oni jakoś zbudowali to takie myślenie o nich, nie? Ale prawda jest taka, że no nie! No w sensie, jak trafisz na taką SUB, to ja bym się nie bał jako jakiś Allure Bank Team na przykład. Nie no, nie boisz się, ale w sensie nie lekceważysz ich. No nie. Ale też jednocześnie nie masz do nich jakiegoś gigantycznego respektu. No jakby tak, sprawiedliwym jest uznanie, że możesz potknąć się na taką ekipę. No strzech, tak, nie? Ale patrzysz potem, przyjeżdża ci taki Diamant Esport na przykład. Tak. No i masz to w dupie zupełnie. W sensie uważasz, że to jest słaba drużyna, tak z góry. A Diamant nie pokonał jakichś Polaków ostatnio? Nie, bo Polaków nie było. Dobra, dość o fazie play. Faza główna nas interesuje. Omówimy dzisiaj dla Was wszystkie cztery grupy. Powiemy, kto wyjdzie naszym zdaniem, kto nie wyjdzie. W niektórych grupach to jest bardzo proste do przewidzenia, w niektórych niesłychanie trudne. Myślę, że to, co nas najbardziej interesuje, to jest to, jakie dostaliśmy losowanie jako Polacy. I ja uważam, że to są jedne z najlepszych losowań, jakie mogły się nam trafić. Dawno tak dobrze nie było. Tak, tak. Można było gdzieś tam liczyć, że no może dostaniemy to Natives z drugiego korzyka, czyli reprezentantów NLC, którzy powinni być trochę słabsi niż pozostałe teamy z tej grupy drużyn z drugiego korzyka, bo to oprócz Natives, czyli mistrza NLC, jest BK Rock z czekoladem, wicemistrz Francji i wicemistrz Turcji, więc tak. Można było trafić lepiej.
Natomiast no, chyba pozostałe losowania są po prostu spoko. Z tych play-inowych grup dostajemy nie Team Go, nie Anorthosis, tylko Desire i GTZ, patrząc na te grupy z Polakami, więc chyba narzekać specjalnie nie możemy. To GTZ to akurat nie jest przyjemny przeciwnik, jak się okazało. Ja się zgadzam. No to w sumie pogadamy też o nich, bo przechodzimy do grupy A, gdzie znaleźli się Deniz Bank Istanbul Wildcats, czyli mistrz Turcji i aktualni obrońcy tytułu mistrza EMEA Masters. Jest w tej grupie również Orbit Anonymo, jest Bizons Eklab, czyli wicemistrz Hiszpanii i właśnie wspomniane przez nas GTZ, mistrz Portugalii. Od kogo chcesz zacząć? No chyba od góry idziemy. Dobra, czyli zakładam, że od Bizonów. Tak. W sensie mówisz o górze alfabetycznie, ja mówię w grupie. A, no dobra, no to mogą być Bizoni. Myślałem, że wiesz, po kolei... Dobra, takie... to idziemy od Wildcats. Okej, no to Wildcats. Co się zmienia w tym teamie w porównaniu z wiosną? El Ramir, czyli ówczesny jungler, opuszcza tę drużynę. Swoją drogą Ziutek skończył w drużynie, która przez play-iny się nie przedarła. A za to do niego do składu dołącza Feret. To jest gość, którego możecie kojarzyć, bo wielokrotnie reprezentował Turcję na turniejach rangi międzynarodowej. Mimo tego, że ma tylko 21 lat, to doświadczenia już całkiem sporo. No i ze złych wiadomości to, że niestety Istanbul Wildcats, sądząc po wynikach w regionie, wygląda jeszcze bardziej dominująco niż wyglądali na wiosnę, bo w regularze zrobili wynik 13-1, a w playoffach dwukrotnie wygrali z Nasr wynikiem 3-1, co łącznie daje im 19 wygranych map i 3 porażki tak. Przez cały sezon. Znaczy, ja ci powiem tak. Zaczynamy bardzo wysoko, bo moim zdaniem to jest faworyt tego turnieju po raz kolejny. Na pewno. Jeden z dwóch. No jeden z dwóch, ale wydaje mi się, jakbym tak miał strzelać, to jest mój strzał właśnie. No. To jest pewniejsza drużyna. W tamtym splicie aż tak dobrze w Turcji nie było, a i tak potem tu weszli, no w zasadzie porozstawiali po kątach wszystkich, nie? Teraz jest jeszcze gorzej i... Znaczy ogólnie Turcja miała dziwny ten zeszły split, nie? Szczególnie pod kątem EU Masters. Tak. Część teamów zboomowała, tylko to Wildcats. Nie, ja mówię o nich teraz po prostu. A, okay. Wildcats. No to wiadomo, bo tam jeszcze się wydarzyła ta sytuacja z Haru chociażby. No tak, no to, tak. Ale tutaj jest, no, w tym roku znowu FUT nie przechodzi przez fazę play i wszyscy są w szoku. No już myślę, że mniej w szoku są teraz. No teraz mniej, chociaż, ale wciąż to dziwne. Chociaż jest to jakieś nienormalne, bo nie ma żadnych logicznych argumentów. To jest tak jak LPL na Worldsach. Jedzie ci takie test, w regionie sprawiają pozory, a potem... odpadają w grupie z rogu. Tak, to jest możliwe. To jest możliwe, no ale to nie o Chinach teraz. Bo... Nie. Chociaż poziomowo, myślę, że Turcja to są trochę takie Chiny Europy. No są, zdecydowanie są. A tylko, że to właśnie cały czas patrzę na to Wildcats, no bo nie wiem jak będzie z Nasr, nie? Zobaczymy. Tak. Okej, okay. No to jest najmocniejsza drużyna, wydaje się. Jak odchodził El Ramir, to zastanawiałem się, bo w sumie to była taka najjaśniejsza postać tej drużyny. Nie, no, właśnie ja miałem mówić, że moim zdaniem El Ramir właśnie był najsłabszy. W sensie jak do kogoś już się mieliśmy przyczepiać w tym teamie, to do El Ramira. Bo jak patrzymy sobie na pozostałą część, Parus i Bao, no to było coś, co tę drużynę totalnie poniosło. To jak dobry był Bao, no tak to na sobie pewno. Fantastycznie radził. Kofte też bardzo dobrze się pokazał na ostatnim turnieju. Tak solidnie, nie jako wiesz, jakiś wybitny mid, ale taki ziomek, na którym można polegać. No i na sam koniec na topie tam jest Destroy, czyli taki koreański... Nie wiem, czy one trick to jest dobre powiedzenie, ale na pewno duży koneser Rambla. I on, pamiętam, na tym Ramblu tak strasznie było. Dusił. I El Ramir, on miał kilka naprawdę dobrych early game'ów, ale kilka fatalnych. I czułem, że właśnie może z tego lasu trochę stabilności im brakuje. W playoffach El Ramir strasznie dymał EMEA Masters. Tak było. Pamiętam, że te ostatnie w ogóle spotkania to były chyba walki między El Ramirem a Peachem. Tak, moim zdaniem Peach akurat w tych wypadł lepiej. No chyba tak twierdziliśmy, ale ogólnie na sam koniec to puchar podnosił El Ramir, nie? No to prawda. Znaczy no, podnosił no, puchar. Żadnego pucharu nie było. No tak, słyszało się, że podobno El Ramir ma tam jakąś słabą opinię na scenie tureckiej, tak. Ludzie nie chcą z nim grać, więc może też z tego powodu ta zmiana zaszła. W każdym razie, ja to traktuję sportowo jako upgrade, wyniki pokazują, że to jest upgrade i myślę, że ta drużyna jest jeszcze mocniejsza niż była, a skoro wygrała EMEA Masters, będzie bardzo trudno na nich wygrywać. Jeżeli chodzi o charakter tych zawodników, czego możecie się spodziewać,
Ferret bardzo zadaniowo, metowo, Maokai Sejuani to klasyka. Na topie jest dużo apepików, ten Destroy grywa nie tylko Ramblem, ale też w tym sezonie się pojawiła Gwen, Kennen, Ryze i Kayle. Więc dużo dziwnych wyborów, umiłowanie do obrażeń magicznych, co z kolei sprawia, że Koftem może sobie grać jakimś Jace'em, a ten Jace już był u niego dobry na wiosnę, więc myślę, że to będzie niebezpiecznie, szczególnie, że na bocie chyba co by się nie wydarzyło, to Bao się będzie czuł dość swobodnie. No tak. Nie ma raczej Botomu, który jakoś bardzo może im zagrozić. Nie, w tej grupie też na pewno. A w grupie to na pewno nie. No to co, do drugiej drużyny, czyli Bizons. Myślę, że tak wypadałoby o nich powiedzieć. Chociaż no, w sumie Anonymo to mistrz Ultraligi, więc może są lepsi niż drugi seed z LVP. Zobaczymy. No tak twierdzi, tak twierdzą koszyki, nie? No dobra, to... No ale o Ano wiemy wszystko. Ja chcę o tych Bizonach pogadać, bo to jest bardzo dziwny team. Ja w tym sezonie śledziłem dość blisko LVP, byłem nawet na LANie, więc czuję, że mam tutaj coś do powiedzenia. I akurat ze wszystkich drużyn Bizoni ekscytowali mnie najmniej. Bo jak gadałem z zawodnikami, to każdy miał taką samą opinię. Bizoni spuchną. Problem jest taki, że Bizoni to w sumie do końca, do wielkiego finału nie spuchli za bardzo. To jest drużyna, która jest, tak jak parafrazując pewnego polskiego dziennikarza, pozbawiona wybitnych toplanerów, midlanerów, junglerów, supportów. Ma Legolasa. Ma Legolasa i Oskurę, na których zasłużyli, i oni zrobią he, jest fajnie. To jest team, który nie ma indywidualności, nie ma też wybitnego makro, nie ma wybitnego takiego zgrania, jeżeli ale chodzi o poruszanie się na mapie. Za to wybitne nicknamy ma. Tak. Bo nie dość, że jest Legolas, to jeszcze jest no name i random. Tak, jest mid, jungle, random i no name. To z Miwakiem mieliśmy bekę z tego cały sezon, nie? No, nie wiem, ale to trzeba zaznaczyć. No ja powiem tak, w momencie, w którym w tej lidze grają takie teamy jak Movistar Riders, Akademia Heretics, Akademia KOI, Giants, Barcelona, serio to, że Bizoni zrobili pierwsze miejsce w regularze i doszli do finału, jest dla mnie szokujące. Bo ja byłem przekonany, że okej, udało wam się, 13-5 to dobry wynik, ale potem przyjdą playoffy, pierwsza porażka w górnym brakecie z Movistar, w dolnym znowu kolejny wpierdziel od napędzonego kogoś z tego dolnego braketu i idzie się dalej. A tymczasem Bizoni wygrali tę pierwszą serię i od razu zaklepali sobie miejsce w finale, w którym przegrali 1-3, aczkolwiek po dość takiej zaciętej serii, więc też nie można powiedzieć, żeby odeszli bez walki. Ale Bizoni w ogóle historycznie są taką dziwną drużyną. Tak, oni w regionie super sobie radzą, a na EU Masters zawsze boomują. To jest jeszcze jedna rzecz, a druga sprawa to jest taka, że pamiętam początki Bizonów w hiszpańskiej lidze, to była taka drużyna, która pikowała cokolwiek. Na przykład wiecie, jakaś typowa meta, gra Azir na Korkiego, oni na przykład wyciągają jakiegoś Yasuo z Zakiem i to jeszcze... Nie, to nie jest tak oczywiste, że na przykład Yasuo na midzie i Zak w lesie. Nie, tam był na przykład Zak w topie, Yasuo AD Carry. Różne rzeczy tam się działy i tam co chwilę tak było. Wyciąganie jakichś ramblów, kiedy nikt tym nie grał. Doskonale pamiętam, Darius na topie też był tam grany w metach, które ten. Także to taka drużyna historycznie, którą ciężko przeczytać, nie? No i pokazują to dalej. Jest tak, jakaś taka genetyka tej drużyny. To jest właśnie główny powód, mam wrażenie, dla którego ten team wygrywa mecze, bo grają dziwne kompy i oni wiedzą, jak je zagrać, a przeciwnik nie ma za bardzo przeciwko temu doświadczenia i tak trochę z braku przekonania o tym, jak na to grać, no to są w stanie wygrywać i naprawdę potrafi ich to zabrać daleko. Co jest silnym punktem tej drużyny? Na pewno botlane. Wydaje mi się, że bardzo często to ich kręcenie draftowe służy temu, żeby dać trochę przestrzeni Legolasowi i Oskurę. Myślę, że to jest taki najstabilniejszy element tej formacji. Często dzieje się coś pod botem. W wielkim finale chociażby była taka sytuacja, w której w trzeciej grze level 1 na bota podszedł Myrvn, czyli toplaner, i to nie na wiesz, czymś, co bardzo mocno gankuje, tylko wyobraź sobie, podszedł do krzaka level 1 przed powstaniem creepów jako karma. Grali wtedy botlane Rell plus Ezreal, chłopaki z Bizonów, i wyobraź sobie, że na tym level 1 przeciwnik po prostu zrandownowali. Wzięli Nie wiem, czy ja nie widziałem z tego shorta. Wzięli po prostu, Rell się wbiła, Myrvn tam chyba wódo rzucił na tej karmie, Ezreal
parę tych, parę trzecików, planszocik, karma, dokszaka, tepek, natopa, zbiera sobie wave'a i zadowolona. Ci goście, kiedy podeszli do finału, w pierwszej grze zagrali draft oparty o Samirę, przegrali tę grę, w drugiej grze zagrali czterech tanków, to był Cassante, Sejuani, Malphite, chyba jeszcze Rel tam na supporcie i Zeri w tym drafcie, znowu przegrali, więc w trzeciej grze poszli pod coś chyba tak bardziej normalnego, udało im się wygrać mecz i w czwartej grze leci Yone na mida. Więc w ramach jednego finału, w ramach jednej serii, to jest team, który zagrał nam te cztery zupełnie różne od siebie drafty i bardzo się to ciekawie oglądało. O, w tej wygranej grze niby było normalnie, ale właśnie karma była na topie. Tak. I ja po prostu przeczytam champion pool top lanera i mid lanera, bo myślę, że to powie nam dużo. Gwen, Cassante, Gragas, Karma, Cho'Gath, Varus, Sion, Poppy, Rumble, Kennen, Renekton, Ahri na topie, Jayce i Aatrox. To wszystko, co w tym sezonie letnim zagrał Myrvn. A random. Tristana, LeBlanc, Azir, Irelia, Yone, Lissandra, Yasuo, Annie, Nico, Kai'Sa, Lucian, Malphite, Jayce. Jest tu troszeczkę... No jest, no, ale ja lubię takie drużyny właśnie, chociaż powiedzmy sobie szczerze, dużo tutaj logiki w tym wszystkim nie ma, nie? Bo to jest ekipa, o której zawsze będziemy mówić, że zaraz spłuchną. Zaraz nie wyjdzie, nie? Już tyle. I nawet jeśli teraz im wyszło, no to prawda jest taka, że ludzie, którzy mówią, zaraz spuchną, mają ku temu argumenty. No, tak, no bo oni puchli. Tutaj po prostu nie ma sensu w tym, co się dzieje, nie? Jest dużo, dużo styli, mega dużo czempionów. Zazwyczaj jest tak, że jak mamy taką drużynę, to jakaś jedna osoba jest taka, która gra ci wszystkim na przykład, nie? I to już jest zaskakujące dla drużyny przeciwnej. A tutaj wymieszanie, po prostu każdy czymś potrafi zagrać. No, w pewnym momencie to nie wyjdzie, no. Telder! Dobrze teamfightują i naprawdę dobrze to potrafią robić. Są nieźli mechanicznie, mają szerokie champion pule, trochę się gubią, jeżeli chodzi o taką normalną, strukturalną grę i myślę, że to zostanie zweryfikowane przez mocniejsze teamy. I myślę, że stylistycznie Orbit Anonymo może mieć nie najgorszy matchup na tę formację, no tak. Bo teraz o Anno trzeba pogadać. Znamy ich doskonale z Ultraligi. Co jest największą siłą Anno? Skalowanie z Roystonem na midzie. To jest ziomek, który dostosował ten team dookoła siebie. Widzieliśmy przez cały sezon w Ultralidze, że trochę na początku chcieli pograć pod Prima. Royson grał trochę bardziej zadaniowo, jakaś Orianna z buildem pod supporta się nawet pojawiała w pierwszym tygodniu. Tu nie wychodziło im najlepiej, dropnęli parę gierek, wrócili do Roysona na swoich pikach. Potem znowu Prime chciał trochę ewoluować. Skończyli w taki sposób, że Royson to w sumie gra swoje, Prime gra swoje, ale koło topa aż tak się nie kręcą i Prime się trochę nauczył tego nowego stylu. No ale i to jest skuteczne. Będzie problem z lepszymi drużynami, mówię ci, z Prime'em. Ja myślę, że właśnie na Myrvna, który zagra ci właśnie taką karmę w tanka albo Cho'Gatha, może sobie Prime nie poradzić, bo ja pamiętam, że w Ultra idzie na kolora, który znalazł na niego właśnie tego Cho'Gatha, tak. Nie było mocny. Nie było nic. Nie idzie Irelia? Dobra, spróbuję Yonem. Ach, Yone nie poszedł. Dobra, to teraz spróbuję Sylasem. I nic nie zadziałało. No i tak obawiam się, że będzie z wieloma tutaj przeciwnikami. My sobie mówimy o tym, że to nie jest taka trudna grupa, ale tak szczerze, no grasz na Instable Wildcats, do tego są ci Bizonie, o których my powiedzieliśmy, a jeszcze GTZ, gdzie moim zdaniem to jest największe zaskoczenie tych play-inów. Tak, bez dwóch zdań. Grają naprawdę nieźle i tak szczerze nie wiem, czy patrzyłbym na nich jako na gorszą drużynę niż Anonymo. Ja bym nie powiedział, że to jest łatwa grupa, bo trudno o łatwą grupę z korzykami Ultraligi, ale to jest na pewno grupa, jakby stosunkowo łatwa w porównaniu z tym, co mogliśmy mieć. Ale tak, to nie jest tak, że my musimy z niej wyjść. To będzie prawdopodobnie walka o drugie miejsce z Bizonami i bardzo ważne, żeby nie opuścić gier na GTZ. Kilka słów o tej drużynie. Oglądaliśmy ich w play-inach, bo grali w grupie z Wheel of Gaming. To, co jest bardzo śmieszne. Znana twarze. No już teraz tak, a szczególnie jedna. Twarz Avry. Więc reunion Grypciokraftu, Grypciokraft Neo Masters, udało się. No, pierwszy raz. I Prime, i Avra trafili. Tam, gdzie mieli trafić z Grypcio, tylko sezon później.
GTZ to który przesiedzi teraz mówi, dobrze, że wydałem te pieniądze. GTZ to jest formacja, którą moglibyśmy mieć w Ultralidze. To jest taki polski team pełną piersią. Wiecie dlaczego? Bo mają na topie ziomka, który nazywa się CPM, jest rumuńskim top lanerem, ma nickname Tank of Romania i w tym sezonie zagrał łącznie 30 meczów. Aż 17 z nich zagrał jedną postacią i był to Orn. Dawno nie widziałem kogoś o tak wyraźnym prefie dotyczącym jednego bohatera. Jest 17 razy Orn, no, 5 razy Gnar, 5 razy Sion, 2 razy Malphite i raz Jax. On się nie nadaje do polskiej ligi, bo u nas by się Orna banowało. Ale zobacz to, na 24 gry, w sensie 24 no, z 30 gier, to jest Orn, Sion, Malphite. Tak, 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 no to jest... To jest zaskakujące. Do on, tego jeszcze gna. On zna swoją rolę. Zna swoją rolę. Ja stoję na topie, nic się nie dzieje. A co wtedy się dzieje, kiedy CPM skaluje swoimi tanczurami? No to wtedy portugalski duet Mid-Jungle Time i Heroic robią jakieś dymy pod środkową alejką. Nieźli są całkiem. Są całkiem nieźli, ale bez przesady. W tej grupie to będzie troszeczkę za mało. Ja jestem przede wszystkim ciekaw tego supporta Nightmaresa. Wydaje mi się, że to był gość, który był takim wyraźnym liderem. Mam też takie przeświadczenie, jakby on kolował, bo czasem jesteś w stanie po ruchach na mapie powiedzieć, kto tam gada, nie? No tak jest. Jak widziałem Alistara, który gdzieś kogoś zamyka zza pleców, a za nim idzie drużyna, to tak czułem, że tak. To chyba jednak ten kolega koluje. I bardzo mi się podobał jego Alistar, podobał mi się jego Rakan. To są super playmakerzy dla niego, metowe postacie i myślę, że jeżeli ktoś ma pociągnąć tę drużynę dalej, to będzie to właśnie Nightmares. Do tego jeszcze Avra, który dokłada, tak jak w Grypciokrafcie, to się za wiele nie zmieniło. Zawsze solidna alejka, mocne piki w tych pierwszych kilkunastu minutach, solidny midgame, do tego jak trzeba hypercarry to sobie wskoczy na Zeri, nie ma problemu, a jak nie to jakiś Varus, jakaś Samira, jakaś Kai'Sa, jakaś Zaya. On się lepiej czuje w tych takich wolniejszych AD carry. Raczej to nie jest carry typowy. Nie. On lubi trochę wejść w walkę na pięści. Tak mówisz? Tak. No dobra, może być i tak. W każdym razie no nie jest to drużyna, która ma awansować w tej grupie i to się nie wydarzy. Ale to jest właśnie drużyna, która może się urwać punkty, bo ona właśnie pokazała, że na te teamy, które myślą o sobie troszeczkę za dobrze niż faktycznie są, to potrafi pokarać. No słuchaj, Eścik pikuje jakieś Yasuo, jakieś dzikie rzeczy na mida, Tristane, ten. CP mówi spoko, ja zagram Ornem i tylko czekają na błędy. Te błędy na tym poziomie się pojawiają i mi się przyjemnie oglądało GTZ, bo to była drużyna, która wiedziała, nie jesteśmy super dobrzy, jesteśmy z Portugalii, nie wygramy Masters, ale możemy przynajmniej znaleźć nasze silne strony i do nich grać i robią to ciągle. Też jeszcze taka jedna rzecz, to jest turbo mieszanka, bo mamy Rumunię, Portugalię, Niemcy, Holandię, wszystko jest w tej drużynie na dobrą sprawę. Rzadko się coś aż takiego zdarza. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. No i właśnie, i patrzymy się na tą grupę i tak szczerze z play-inów, no to wiadomo, że Team Go to nikt by nie chciał mieć jako drużyny play-inowej. No ale poza tym, no to GTZ to jest najgorsze, co może ci się trafić z tych play-inów. W sensie, że najlepszy team, tak? No tak, bo nie chciałbym, znaczy wolałbym grać na Nortosis, wolałbym grać na te Włochy. Ja bym nie chciał grać na Nortosis. Dlaczego o tym pogadamy? Na pewno jakby półka GTZ, Anortosis, Desire jest podobna. Powiem tak, dużo szczęścia, że nie trafiliśmy go. I tyle. No tak, no bo to już byłby koniec. Finalnie uważam, że z tej grupy wyjdą Bizoni i Wildcats. Tak. Natomiast Anonymo pewnie będzie walczyć. Nawet ja to widzę w ten sposób. Walczymy do ostatniej kolejki, head to head, ostatnia gra i Bizoni wygrywa. To się nie wydarzy. W sensie ta walka się nie wydarzy. Ale ja, to nie jest tak, że uważam, że Ano jest słabe. Myślę, że akurat kiedy mamy Roysona na EU Masters, to jest ziomek, który wiesz... Mieliśmy już. No tak, i on akurat indywidualnie grał ok. No cała drużyna się zapadła dookoła niego. Tylko on. No. Zresztą nawet byli blisko zaskoczenia, gdyby... Zobaczymy... Neraminowy nie wysiadł prąd, kto wie, co by się wydarzyło. No tak. Zobaczymy, co się będzie działo z Prime'em, a nie tym fraudem na topie Iro. Okej. Ja myślę, że tu nawet nie ma co gadać o tym, co z Prime'em. Jest głośniejszy temat. Co z Chipsem? No nic, to samo. Jest słaby. No właśnie i to jest mój problem, że kiedy masz w grupie drużyny, które jednak bardzo mocno spoglądają na bota, jako na przestrzeń, na której chcą się rozpędzać, to nie możesz mieć słabego supporta, a niestety obawiam się, że Chipsy może być najgorszym supportem w tej grupie.
Obawiasz się. Tak. A moim zdaniem jest. Aha, no i tego się obawiam. No właśnie. Się okaże. Nie, no jest moim zdaniem. Widzieliśmy w właśnie Nightmaresa, to jest jedyny, o którego mogliśmy się jakoś tak obawiać na zasadzie, że niewiele o nim wiemy. No, no i okazał się całkiem niezły, nie? Tak. Chipsy jest najgorszą... najgorszą częścią tej drużyny ogólnie rzecz biorąc i to tak chyba by far nawet, no. Bo Prime jest gitem, nie ma co się bać o Savero, Royson ciągnie tę drużynę, Neramin jest kozakiem na dobrą sprawę, chociaż w tym sezonie już nie takim jak był, no a Chipsy, najgorsze co u Chipsego się wydarzyło to to, że dalej gra tak samo, czyli chujowo. No jeszcze żeby on wiesz... Grał sobie Enchanterem z tyłu bezpiecznie. On właśnie weźmie puchę, pójdzie do przodu, upadnie. Słabo, słabo, no, bo jest... ja widzę takiego Parusa, który będzie czytał go cztery kroki, będzie cztery kroki przed nim, nie? Już nie mówiąc o tym, że najprawdopodobniej Parus zbało, to będą ich tak dymać na tej bocie, żeby to kłamał. No bo to jest nieprzyjemny botlane do grania na nich. Oni nie. wykorzystują każdy błąd. Nie boją się podejść, wiesz, często grają takie matchupy, na przykład z Aphelios'em, gdzie kurczę, po prostu spychają cię pod twój tower i tyle z ciebie. Wtedy Parus może łazić sobie po mapie, co bardzo dobrze robi. No i to będzie problem Chipsego, ale też ja nie patrzyłbym w ogóle na Istanbul Wildcats jako na drużynę, z którą my będziemy punktować. A więc bardziej patrzymy się w stronę tych innych drużyn, gdzie też, jak sam powiedziałeś, Chipsy chyba będzie wypadał gorzej. Ale jest wszechświat, w którym Anonymous z tej grupy awansuje. No pewnie. Grupa druga, znowu grupa z Polakami, tym razem będzie to All Your Bank Team. BK Rock Esports, czyli druga drużyna z Francji, Desire Esports, czyli wicemistrzowie Włoch, a także SK Gaming Prime, mistrzowie Prime Liga. Znowu losowanie niezłe, no bo na co innego mogliśmy trafić? Z pierwszej grupy mogliśmy mieć albo BK Rock, albo Nasr, albo Natives. No chyba tu akurat nam trafiło się najciężej. No w sensie ale, ludzie... Ale za to... Z pierwszego koszyka mamy najsłabszy team. Takie mam wrażenie, że to SK Gaming Prime w porównaniu z Movistar, no okej, podobnie, ale słabszy niż KC, słabszy niż Wildcats. No to tak, jest tak. Niby łatwiejsze. To jest w porządku, oczywiście, że tak, ale powiem tak. No bo zobacz, jakbyśmy dostali SK, Nasr i Go, była taka ewentualność, to byśmy byli zgubieni. A oczywiście, tak? Piotruś, ale powiedzmy sobie szczerze, zrobiłbym wszystko, żeby nasze polskie drużyny zamieniły się miejscami. Bo ogólnie rzecz biorąc, Allure Bank Team nie przejdzie ani tej grupy. Też mi się tak i wydaje, niestety. Ja nie widzę za bardzo szans dla nich. No, sam mecz z Anonymo pokazał, że to nie jest ta liga. No. To nie jest ta liga po prostu. Chociaż trzeba przyznać, to jest drużyna, która znacznie lepiej gra z domu niż gra. Ja mam to w dupie. Będzie nie, to EU Masters. To też jest duża presja, znowu będzie to samo gadanie. Ja już, wiesz co... Znaczy ja ci powiem tak, ja pamiętam Illuminar jadące na play-iny i nie wychodzące z grupy nawet. Tak. I to, a to byli w dużej mierze ci sami zawodnicy. Oni mają problemy z udźwignięciem presji, zgadzam się. Tylko, że wydaje mi się, że nie możemy do końca rzutować tego, co było w finalu Ultraligi na to, co będzie tutaj. Bo myślę, że podchodzą, no mimo wszystko, bez dużej presji. W sensie nikt no, nie stawia, nie że awansują. Tak. Więc jakby presja jest naturalnie, bo to większy turniej, a oni są młodzi w dużej mierze, chociaż w sumie nie aż tak bardzo, duża część z nich, ale nie powinni jej czuć. Naprawdę, nie powinni jej czuć, bo nie mają powodu, dla których ma się ona pojawiać. Nikt nie stawia ich na miejscu wychodzącym z grupy, nikt nie oczekuje od nich pierwszego miejsca. Oczekujemy tylko wygranej na Desire. Myślę, że to jest coś, co, no jeżeli się nie wydarzy, to będziemy rozczarowani, ja że też... nawet wicemistrz Ultraligi nie jest w stanie wygrać na drugą drużynę z Włoch, która swoją drogą nie jest taka słaba. Słuchaj, w League of Legends mamy mało takich próbek statystycznych. W sensie nigdy nie wiemy w sumie jak oceniać polską drużynę grającą właśnie w takim MMA Masters, ale mieliśmy coś takiego i wydarzył się ten dziwny turniej w międzyczasie, który się tam nazywał European RPL czy coś Prolik, tam. No. No i Allure Bank Team tam grało i dostawało bęcki od różnych łaków. Taka jest prawda. Od diamentu. Od diamentu na przykład. Ogólnie... Ja wiem i słyszałem wiele, że mają to daleko i traktują to jako scrimy, ale szczerze, no gdzie by ta drużyna nie grała, to zawsze jest jakieś ale. Ja się to z tobą... jest presja, to jest finał, to jest LAN,
To jest, że za granicę drużyny. A to w ogóle, ten turniej to nic nie znaczy. I tak w kółko. W sensie, tutaj z tą się low-key zgadzam, ale było też tak, że na przykład Adi w trakcie tego turnieju miał pewne problemy, których nie dało się przeskoczyć i przez nie na przykład jedną grę po prostu, no, powiedzmy, zespeedrunowali, żeby mógł gdzieś tam udać ja się, ja się w tym wszystkim zgadzam. No, jak najbardziej. Więc jakby nie możemy zupełnie tego zignorować, tego turnieju, z tym się zgodzę, ale musimy pamiętać, że to były dziwne rozgrywki. Gdzieś o 9 rano, gdzie gracze mają zupełnie inny kalendarz. W takim, z przekonaniem, zresztą jeszcze Alior Bank Teamu, że nawet jak awansują do fazy playoffowej, to nie zagrają, bo jadą na Mythic Rift. Nie wyciągnąłbym dalekich wniosków z tego, ale wyciągam ogólnie prawdą mam. Prawda jest taka, że jest tak jak mówisz, że kiedy dzieje się presja i Alior Bank Teamowi nie idzie, czy tym zawodnikom nie idzie, to zawsze jest wymówka, bo coś tam. Ale ostatnie zdanie co do tej presji, bo czy z presją, czy bez, to jeszcze jest Francja i Niemcy do przejścia, no. I to będzie za dużo po prostu. Francja, czyli BK Rock, drużyna Howling, Pride Stalker, Czekolad, Trigger, Vaynorem. BK Rock Esports miało być takim dużym projektem już na starcie 2023 roku. Nie dojechali w trakcie sezonu wiosennego, robiąc 8 miejsce, ale pozostali w tym samym składzie. Tak. No i teraz zajęli już 2 miejsce. Widać, że ci gracze z Korei trochę poczuli tego europejskiego luzu, trochę weszli lepiej w to środowisko. I tak szczerze mówiąc, to BK Rock, mimo tego, że jest silną drużyną, to nie jest wybitną drużyną na skalę sceny francuskiej. Owszem, udało im się zrobić 2 miejsce w regularze, ale po wyniku 12-6 to nie jest tak bardzo przekonujące. Szczególnie też, że musieli grać z Team Go tiebreakera o to, kto na tym 2 miejscu się znajdzie. A różnica między 2 a 3 miejscem jest gigantyczna, bo kiedy zaczynasz z 2 miejsca, to wchodzisz do małego finału i jest ci o wiele łatwiej dotrzeć do samego końca turnieju, niż przedzierać się przez te 2 rundy eliminacyjne jeszcze wcześniej. Więc BK Rock na tym dużo ugrało. Później w tej pierwszej rundzie playoffów przegrali z KC, wygrali z Go, kiedy z nimi się zmierzyli w dolnym brakecie, znowu weszli do finału i znowu przegrali z KC. Ogólnie KC to jest jakiś najgorszy przeciwnik dla BK Rock. To jest drużyna, na którą grali 9-krotnie w trakcie tego sezonu, czy tego splitu bardziej. Wygrali 1 grę, 8 przegrali, w regularze tylko na nich zrobili 0-2, no i w playoffach to było 1-3 i 0-3. Więc widać, że ten oponent im nie leży, ale z każdym innym potrafili wygrywać. To jest team, który jest wybitnie metowy. Korzystają z silnych postaci, wiedzą, że mają dobrych zawodników na poszczególnych alejkach i po prostu grają tak, jakbyśmy oglądali drużynę w Lecu. Jakbyście odpalili mecz SK Gaming, to podobnie ci zagra takie właśnie BK Rock. No tak. Jeżeli chodzi o styl. Jeszcze mają, wiesz, Last Meet, to już nie wiem ile sezonów ze sobą zagrali. Bo to już wcześniej teraz, nawet na niemieckiej scenie. No właśnie, jeszcze w Maus. Oni, no tak jak mówię, nie wiem ile oni już razem ze sobą grają. Do tego jest bardzo mocny adekery. Zresztą wystarczy zobaczyć, jaka flaga przy jego niku jest. To samo się dzieje z Topem. Jaka drużyna w historii T1. Tak, no właśnie. Czyli słaba. No, jak na siłę nie Europy, to chyba nie zła. Chyba nie zła. Mogłaby wygrać Ultraligę. Chyba nie zła. No, myślę, że no tak. Chyba, że trafiliby w lecie, to klątwa lata by nie dojechała. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, nawet ta drużyna nie dałaby sobie rady z tym, jak słabe screamy się tu gra. Pół roku i koniec. Nie ma chłopa. Nawet Faker by tam zaczął wyścigówki grać. No. A poradził sobie nieźle, to legenda gamingu. No to jest legenda gamingu. Jeżeli na kogoś macie zwracać uwagę w tej drużynie... Czemu w tej reklamie mówią o gamingu? Nie wiem. Nie ja pisałem skrypt. Przecież to nie jest legenda gamingu. No nie. Znaczy może jest, ale nie wiem. No właśnie raczej jest sportu. No, niż chyba tak. Legenda gamingu to byłby... Nie wiem kto. Jacob. Jakiś na pewno. Jacob ten z Fortnite. No ja wiem. Czekolad mega dociął w tym sezonie. W końcu taki solidny sezon od Czekolada, w którym jeszcze daje coś ekstra od siebie. Ja byłem na przykład w lecie 2022 trochę rozczarowany, bo Czekolad mega stąpował alejki, a potem mintował midgame. To pamiętam, że w Solary było nagminne. A tutaj widać, że trochę więcej stabilności, aczkolwiek no w finale na Karmin Corp trochę chwiejących się rączek można było odnotować. Tak czy inaczej, myślę, że Czekolad Trigger na tę dwójkę warto spoglądać. Price Stalker też bardzo aktywny. Fajny team do oglądania. Price Stalker to jest w ogóle taka historia tego zawodnika dziwna.
No naprawdę, gdzieś LCS, francuska scena, ja w ogóle, powiedz mi, mi się teraz sprawdzałem i nie znalazłem tego w historii, ale miałem wrażenie, że Price Tanker miał jeszcze taki event grania w Paris Saint-Germain. Oj. Jak Yellow Star tam dyrektorem sportowym. To nie został. Nie wiem, może. Ja wiem, że Price Tanker... On nie grał Rengara, to nie jest ten Tak, Rengara. To jest on na 100% też tam był. To jest ziomek od Rengara, ale tego Rengara nie ma już od dłuższego czasu. On też w Ameryce, kiedy grał, to Zeda do lasu wyciągał, a w tej mecie grzecznie. A Mumu 6 razy Maokai, 6 razy Sejuani, no i tym będziesz grał, powiedział mu coachu i Price Tanker się go trzyma. BK Rock dzięki temu wygrywa. Kolejna drużyna, mistrzowie Niemiec, SK Gaming Prime. No i tutaj mamy drużynę, która jest medialna, jest doświadczona, jest trochę złożona z graczy, którzy odbili się od Leca albo są już po prostu dziadkami. Tak. I po prostu to przeczytam. Jenax, Lurox, Febiven, Kedu i Prime. Nie ma tutaj pół młodzika, nie ma tu pół zawodnika pod rozwój. Wszyscy nastawieni na wynik. I po raz kolejny, kiedy masz tylu graczy z takim doświadczeniem, to zawsze. Meto sobie pograsz, jak się coś zmieni, to oni się potrafią dostosować. Lurox będzie miał swoje odklejki, pewnie jedną czy dwie akcje przyintuje. On lubi trochę grać bardziej carry niż zadaniowo, więc meta myślę, że nie do końca mu siedzi. O czym też świadczą wybory, najczęściej grane przez niego w Wukong. Lurox ma swoje spojrzenie na grę i go nie zmienia. Pamiętam za czasów Agorok. Nie powiem, że był twardogłowy, on był właśnie takim, zbazowanym junglerem. Że wszyscy grają coś, a on mówi, no moim zdaniem Fiddlesticks jest niezły. Wyciągał go i radził sobie dobrze. I trzeba oddać Luroxowi, co jak co, ale wyniki na scenie europejskiej dokłada niezłe. No właśnie powiedzmy sobie szczerze, dopóki działa, to robi co chce. Powiedzmy sobie wprost, Prime to jest, Prime Gaming to jest... Prime Gaming, SK Gaming Prime, co ja w ogóle gadam? Prime to się kupuje na tym. SK Gaming Prime to jest jedna z najlepszych drużyn w Europie, nie licząc po prostu LEC i tyle. Harpun pewnie, gdyby tutaj siedział z nami, to by powiedział, że to jest team, który wygra ten turniej. Nie wiem, czy możemy Frankowi zaufać. Z nim jest tak, że on zawsze ma bardzo dobre mniemanie o lidze, w której aktualnie gra, ale niestety często się potem okazuje, że w rzeczywistości jego odklejone tezy stają się prawdą. Tak. I wtedy Franek triumfuje i obwieszcza to każdemu na Twitterze. Zgoda. Ale Franek ma jeszcze jedną. Znaczy, on lubi bardzo drużyny, które na niego wygrały. No. W sensie, jak to na prawda, niego to wygrają. Tak. To... kurwa, to już nie ma. Narody. No, to już nie ma silnych na nich. Ale na Wildcats nie grałem nigdy. Beznadziejnie. Beznadziejnie, tak. Moim zdaniem Niemcy są niedocenione. Nie, przecenione. Wszystko inne. Ja niedoceniony. Generalnie, jeżeli chodzi o styl tej drużyny, dużo się dzieje pod botem. Mają Keduiego, to taki wysezonowany strzelec sceny niemieckiej. Złote dziecko tamtejszego Lola. No i grają pod niego, dają mu tam wszystkie playty, jest git. No, mogliby sobie grać pod kogokolwiek, tam jest dużo dobrych zawodników. Jest i ostatnia drużyna, która tutaj znalazła się troszeczkę, chciałoby się powiedzieć, z przypadku. Jest to Desire, czyli drugi seed z Ligi Włoskiej. To oni sprawili niespodziankę, pokonując w tych playoffach playnowych Foot, czyli drużynę z Turcji. To w ogóle bardzo młody team, przeczytam nicknamy. Empyros, Rilech, Xonix, Aetinot i Nash. Trudno w ogóle ich się czyta. I teraz uwaga, wynotowałem. Ten toplaner, Empyros, on wcześniej był znany jako Jaxplank swoją drogą. Tak, tak, to jest on. 19 lat. Jest turecki... On ma 19 lat? Tak, tak. Turecki jungler i turecki strzelec, obaj mają po 17 lat. I najstarszy w tym teamie jest ten Xonix, czy Zonix, nie wiem jak go czytać, midlaner z Ukrainy i on ma lat 23. Nie ma podanej daty urodzenia ich supporta, ale wygląda na trochę starszego. Natomiast to jest mega młody team i trochę to widać w grze, że ręce są, koordynacja niespecjalnie. Oglądałem serię na Foot i to wyglądało tak, że Foot totalnie przystępowało grę numer 1. 0-8 i Heidikery biegał tym Dravenem od tego Desire i tak widzisz to i mówisz, dobra, czyli to tak wygląda, przyszliśmy tutaj po formalność. Ale z każdą kolejną grą Foot zaczynało coraz bardziej intować swoje akcje, cały czas próbowali dive'ować, to nie wychodziło, gdzieś jakiś crossmap, tutaj ten, trochę za dużo zasobów dla Jaxplanka i nagle się okazało, że jest 1-1 w serii, a kiedy w kolejnej grze również pojawiły się błędy, To chyba doszła presja i nagle Foot się załamało pod własnym ciężarem i Desire wygrało tę serię, awansując dalej. Myślę, że to jest team, który trzeba szanować w perspektywie grania Alejek.
Najważniejszym takim sercem tej drużyny wydaje się być Zonix. Jego Ari była naprawdę dobra, to jest taki główny playmaker tej formacji. Widać, że to doświadczenie płynące z wiekiem też tutaj jest odczuwalne w tym, jak ten gameplay jest prowadzony przez tę ekipę. No i myślę, że ten Jack Splunk jest takim fajnym, fajnym zawodnikiem w tej ekipie. Nie gra Gangplankiem, co ciekawe, Jaxem owszem, ale to gość, który poszerzył Champion Pool, jest naprawdę spoko mechanicznym zawodnikiem. Dużo jeszcze czasu przed nim do rozwoju. Musiałem aż sprawdzić, to jest niesamowite, że ten gość ma 19 lat. Ja już go nie wiem, ile czasu kojarzę tego zioma. Oni myślę, że ukąszą kogoś. Ukąszą, ale jeżeli chodzi o, wiesz, grę na mocne teamy, to będzie masakra. A i też spoko, bo przynoszą nam, jak na świeczniku, ukraińskiego zawodnika, a to się nie zdarza ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że to jest ziomek, którego bardzo powinna chcieć drużyna z Ultraligi, ten Zonix. Tak, tak, zdecydowanie, bo no, to zresztą tak, no. Po prostu. I ciekawosteczka jeszcze o Desire. Oni zajęli drugie miejsce w swoich play-inach, robiąc 3-3 i co ciekawe, wygrali na każdego przeciwnika i na każdego przegrali. Z każdym mieli bilans 1-1. Więc jak widać, to jest team, który może wygrać z każdym, może przegrać z każdym. Duża tutaj, myślę, rola dyspozycji dnia, bo wiadomo, młodzi zawodnicy są emocjonalni i trochę na tym płyną. No i tyle o grupie B. Myślę, że skończy się tak. Desire ostatnie, Allure Bank Team trzecie, aczkolwiek mogą się zamienić na tych lokatach. Drugie miejsce SK Gaming Prime i PK Rock wychodzi z pierwszego. Tak bym to widział. Ja myślę, że SK będzie pierwsze. Teraz mamy grupę nudną. K-Corp and Friends, grupa C, w której mamy jednego Polaka. Dobrze mówię? Jednego? Tak, tylko Cinkrofa. W pozostałych teamach nie ma innych zawodników z Polski. Anortozis, Famagusta, Maćko Esports i Natives. Anortozis oczywiście Grecja. Kojarzymy, bo wyrzucają Polaków. Tak, Maćko, Włochy, Mistrzowie i Natives, czyli NLC. To będzie ciekawa walka o drugie miejsce, bo pierwsze możemy przypisać KC od razu. Nie wiem, czy dużo chcemy poświęcać tej ekipie. Nie. Nie, no to będzie masakra, powiem sobie szczerze. W sensie, to jest ekipa, której ciężko przyznać, ale ja osobiście kibicuję. No, ciężko przyznać, bo ale to całe K-Corp i Polska to takie jakoś nie trzymają ze sobą, nie? Ale po pierwsze, jest kilka argumentów, które idą za tym kibicowaniem. No. Ja kibicuję każdej drużynie, w której jest Cinkrof. I to tak bardziej niż Polakom po prostu, bo uważam, że Cinkrof to jest zawodnik, któremu głupio po prostu nie kibicować. No naprawdę, no prawdziwy kapitan, mega dobry gracz, kontentowo wspaniale, no wszystko fajnie siedzi. Tak, zgadzam się i wspominałem na początku, że powiemy o KC w kontekście tego budowania szatni. Fatalny sezon wiosenny, zupełnie to się nie udało. Teraz na lato dołącza Cinkrof i nagle drużyna, która nie zdołała nawet wbić się do playoffów, tak? Jeżeli pamięć mnie nie myli, w tym poprzednim sezonie. Tak, zrobili 9 miejsce na wiosnę z wynikiem 7-11. To sama drużyna. Robi 14-4 i gra naprawdę dobrze. Nie, czekaj, tam był Kaliste? Nie, Kaliste teraz został przetransferowany. Tam był Kaori, był Whitey na supporcie i Skins Dżungli, więc duże zmiany zaszły. Zostali Kabo i Saken, którzy są od początku istnienia tej organizacji praktycznie, więc tu nie ma się co dziwić. No i chyba jeszcze pobędą sobie w niej. Chyba tak. I Cinkrof chyba też pobędzie. Przede wszystkim, znowu, tak jak w przypadku prawie każdej drużyny, ten botlane. Targamas, gracz, którego pamiętacie z G2 Esports, były mistrz LEC, gość o niesłychanej kreatywności champion poolowej w tym sezonie. Braum, Nautilus, Rell, Nami, Pyke, Lulu, Rakan, Zilean, Set, Mooka i Leona. To dużo mówi o tym, czym potrafi grać ten ziomek. No i Kaliste, czyli 16-letni młody talent z Francji. Myślę, że to jest takie, że myślę, tak po prostu jest. Największe odkrycie RLi w tym sezonie. Gość, który prawdopodobnie za rok będzie występował w LEC, w jakiejś czołowej drużynie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i taki przebojowy. To jest gość, za którego Karmin Corp może zarobić z milion. Neymar Junior, kompilacja, tak. Rok jakiś 2010, 9. Z brazylijskiej ligi. Co jest? To jest właśnie Kaliste, tylko w wersji sportowej. Cinkrof, zadaniowo. Słyszałem, że dynamika w Karmin Corp wygląda tak, że Cabo Shard, on trochę terroryzuje swoich junglerów, bo mówi im: chodź tu do mnie, pomóż mi, bo ja tu potrzebuję bardzo ciebie.
I wielu junglerów mówi, dobra, przyjmę, zrobię ten. A Synchro mówi, zamknij mordę, w dupie cię mam, idzie gdzie indziej. W ogóle Synchro wygląda, musi z tym dealować. Wygląda na gościa, który potrafi naprawdę każdego za mordę złapać. No. W sensie, nawet nie na zasadzie, że dobra, nie znasz się, tylko on po prostu wchodzi i mówi, to jest dobrze, tak mamy grać, mnie to nic nie interesuje i git. No i szczerze, ta drużyna gra kompletnie inaczej z Synchrofem, a to nie jest tak, że Synchrof wchodzi. Ale się ja jestem mechanistą, no, talenciakiem. Lisiny, ten. Nie o to chodzi. Czytam szczepiony. Sejuani, Maokai, Poppy, Trundle, Vi, tu uwaga, ekstrawagancja. Jeden mecz nokturnem, jeden mecz również Wukongiem. Natomiast potem powrót, Rel i Zak. Zak swoją drogą wyciągnięty w finale i mecz zwyciężony. No, ten Zak był naprawdę świeży. Pół Kery czempiona nie ma. No może jest pół. No jest właśnie pół. Bo to taki... Powiem tak, 2.30 wszystkich gier jest na typach junglerów, którzy lubią wyfarmić szybko jeden item. Tak. No i wystarczy. Reszta nawet wystarczy. Tego nie potrzebuje. Synchrof mega lubi oglądać, jak on gra, bo ten człowiek po prostu... Uderza. No to jest jedna gankuje. Sprawa. A druga sprawa jest taka, on zawsze wie, gdzie trzeba być. Tak. Naprawdę mega inteligentny zawodnik. Cieszę się, że mamy takiego ambasadora we francuskiej lidze i w ogóle w całej Europie. I w takim teamie. No i coś, co nie jest zasadą wśród wielu teamów na tym poziomie. Karmin Corp naprawdę sprawnie konwertuje przewagi na obiektywy, biorą 70% smoków w swoich grach, większość heraldów. Dobrze to wygląda i można jakby im zaufać. No a teraz szybko przejdziemy przez pozostałe drużyny, które biorą udział w tej grupie. Anortosis Famagusta, dla mnie kolejne fajne odkrycie tej fazy play-inowej. Czyli Eilif, Spooky, Ho-Ho, Golden Toast i iLevi. Mogliście oglądać ich na polskiej transmisji. To team, który grywa dziwne połączenia głównie przez to, jaki champion tu ma Ho-Ho. Tutaj czytamy często te listy czempionów, więc i tutaj pozwolę sobie na to. I może wybiorę kilka tych egzotycznych, bo pomijając typowe metowe piki, takie jak Jace czy LeBlanc, znajdziemy pięciokrotnie zagranego Iverna, 3 razy pikniętego Akshana, 2 razy Kogmawa, tak. Jednego Echo, jednego Fizza, Yone, Panteona, Gragasa, Malphite'a i Karmę. Więc tu jest naprawdę dużo dziwaczności. Szczególnie ten Ivern otwiera te formacje, bo wtedy Spooky wskakuje na Rengara, oni biorą to w pierwszej rotacji wyborów, ten Ivern jest first pickowany. I dzięki temu między innymi udało mi się awansować w ogóle do tej fazy głównej, bo 2 razy wygrali właśnie stosując te kombinacje Iverna i Rengara. Więc to jest jedno zagrożenie, a drugie jest takie, że Golden Toast, czyli taki naprawdę no ikoniczny strzelec dla tej sceny greckiej, aczkolwiek pochodzi z Macedonii. Najlepsze właśnie jest to, że on nawet nie jest ani z Grecji, ani z Cypru. To jest Macedończykiem. Gra naprawdę super sezon i super playny zagrał. Jego Tristana była kapitalna. Wiadomo, Iven Rengar skradli show, ale moim zdaniem to właśnie Golden Toast i iLevi są tym najstabilniejszym punktem tej formacji. Bo ten Ivern wychodzi, trochę bęcki na linii dostaje, potem oni wiedzą fajnie, jak to grać, a rywale nie mają pojęcia, ile to ma obrażeń i ile to ma survi, więc przegrywają, ale czuję, że niestety na te lepsze teamy będzie weryfikacja. Natomiast to jest taka grupa, że ja nie do końca wierzę, że Maćko czy Natives będzie gotowe na to, co Anortosis przygotowało. Wydaje mi się być prawdopodobnym scenariusz, w którym Ano z tej grupy wychodzi. Aczkolwiek nie jest to scenariusz bardzo prawdopodobny. Ale to tylko pokazuje, jak słaba jest ta grupa w porównaniu ze wszystkimi innymi. Zgoda. Bo my się patrzymy na Anortosis, wiecie, możemy tutaj mówić na przykład o iLevi'u, ale to jest gość, który jeszcze przed chwilą był w Goskili w Ultralidze i to w sumie nie był jakiś wyśmienity. Był niezły, jak na warunki Ultraligi. Także wydaje mi się, że to jest właśnie taka drużyna na warunki Ultraligi. Mam poza tym Maćko eSports, czyli... No i ciekawy jestem, jakby Anortosis radziło sobie w Ultralidze. No, ja myślę, że bardzo dobrze. Chyba byłaby czołówka. No, na pewno, na pewno. Mamy Maćko eSports, czyli rewelację zeszłego EMEA Masters, gdzie doszli aż do etapu ćwierćfinałów niespodziewanie wychodząc z grupy. Wygrali sezon wiosenny zarówno w regularze, jak i playoffach. Powtórzyli to też w tym sezonie, tylko że tym razem jeszcze bardziej przekonująco. Skład się nie zmienił, ACD na topie, Seaboy w dżungli, Sixten na midzie, Vizzy i Click na bocie. No i teraz tak, przygotowałem sobie kilka statystyk, jeżeli chodzi o ekonomię tej drużyny, żeby unaocznić Wam, drodzy widzowie, jak bardzo dominująca jest ta ekipa na swojej rodzimej scenie. To team, który bierze średnio 1800 golda przewagi w 15, mają 100% winrate'a, kiedy są do przodu w goldzie w 15 minucie. To jest ciekawe. Biorą pierwszą wieżę w 86% gier, to naprawdę dużo. I statystyka, na którą pewnie rzadko patrzycie, ale biorą ponad 7,5 plate'a na grę. Żeby dać Wam kontekst.
Większość teamów, i to takich dobrych w Europie, bierze gdzieś w przedziale 3 a 5 playtów średnio na grę. Oni biorą prawie 8. I to jest bardzo dużo. To tylko pokazuje, że u siebie w regionie nie ma mocnych na te formacje. Oni są już doświadczeni wspólną grą, wiedzą, czego potrzebują, i to po prostu wygląda bardzo przekonująco. Myślę, że znowu głupim byłoby lekceważenie Maćko. To team, który na pewno, jeżeli chodzi o taką standardową grę, będzie tutaj aspirował do tego, żeby z tej grupy wyjść. Jeżeli chodzi o piki, trochę kręcą na topie, reszta myślę, że głównie standardzik i no, będzie ciekawa walka ich z pozostałą częścią tej, powiedzmy, drugiej kategorii w tej grupie. Chyba są głównym faworytem do wyjścia z drugiego miejsca. Jestem ciekaw ich starcia na KC, bo ono dużo nam powie, jaki jest realny poziom Maćko. Dobrze, bo włoska scena dostała nareszcie taką drużynę, której w sumie nie wstyd wypuszczać gdzieś w Europie. Tak. Nie? To jest taka ekipa, która już od dłuższego czasu pokazuje się w podobny sposób, szczególnie we Włoszech, bardzo dobre wyniki. No i wydaje się, że jest drużyną okej na warunki tego, jakie ekipy grają w tym roku w MMA Masters, aczkolwiek jakby trafiła do jakiejkolwiek innej drużyny, do jakiejkolwiek innej grupy, to patrzylibyśmy się na nich jako chłopców do bicia. Tyle. No, chłopców do bicia to może za dużo powiedziane, ale na pewno nie jako na ekipę, która musi z grupy wyjść. Mamy jeszcze w tej grupie Natives, czyli formację, która wygrała NLC. Skład: Shikari na topie, Stefan w dżungli, Vladi na midzie, Den Vox na nadę i Twist na supporcie. Jest to ekipa, która złożona jest z naprawdę doświadczonych zawodników. Pewnie pamiętacie, że wymieniałem sobie to, jak młodym składem jest chociażby ekipa Desire. No to tutaj najmłodszy gracz ma praktycznie tyle lat, co ma najstarszy Desire, bo 22 to najmłodszy zawodnik. Doświadczony skład... To nic złego, żeby nie było. No tak, tak. Pewnie kojarzycie część tych graczy, Shikari z Woolite'em w poprzednim sezonie w Nord. Stefan, Kick 2021, pamiętamy. Zawodnik, który był dość taki, no mam wrażenie, średni, ale solidny jak na warunki polskie. W ogóle był jakiś trener przez chwilę. On też czasem potrafił się odpalić na ważne gry. Dziwny gracz. Dobrze mówię, właśnie... on nie został jakimś trenerem przez chyba, chwilę? Chyba był przez sekundę, pokaż mi to. Tak, był. Nie, w X7 był coachem. O. A, w X7 był coachem. No, to ciekawa sprawa. To, co tutaj może budzić... No, to jest średni leśnik. No. Zainteresowanie. Nerwoksne, jak zwykle. Taki solidny gracz. On zawsze na tej scenie NLC notuje dobre występy, więc jeżeli na kogoś patrzeć, to na niego. Szczególnie, że jego support grywa trochę enchanterów, więc może Nerwoksne w wersji Hypercary dostaniemy. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to Natives było jakieś bardzo niebezpieczne. No, ja osobiście uważam, że to... może być nawet ostatnia drużyna tej grupy. Aczkolwiek może ich nie doceniam. Pamiętajmy też o tym, że samo NLC to nie jest najmocniejsza liga w tym momencie. Więc... byli losowani z drugiego koszyka. Tak, no właśnie to mnie bardzo denerwuje, bo to nie jest ekipa, która powinna być stamtąd losowana. No słaba ekipa, raczej ogony całego turnieju, powiedzmy sobie wprost. Mam też wypisane tutaj, że nie mają wybitnej konwersji przewagi w złocie na obiektywy. Biorą średnio mało smoków, mało heraldów, a mecze u siebie w regionie wygrywają, to trochę sugeruje, jakby mieli dobre walki, dobre pomysły na to, jak się rozpędzać, tylko nie potrafią z tym zrobić więcej. Wydaje mi się, że na te mocniejsze teamy to po prostu będzie za mało. A tutaj, znaczy... finalnie, patrząc na nich, no to tutaj nie ma tutaj? Słabszych drużyn. No, tak, ale jak myślisz, kto finalnie wychodzi z tej grupy? Ja chyba koniec końców powiem jednak KC i Maćko, aczkolwiek bardzo chciałbym, żeby to Ano miało nie, fajny run. Ja stawiałbym na KC, które wygrywa w każdy mecz. No tak, to na pewno. No i tak szczerze, nie wiem, chciałbym, żeby to było Ano Ortosis, ale uważam, że to będzie jedno wielkie losowanie. Okej. Okay. Z tej trójki. Grupa D, czyli... Zobaczysz, że będzie tak, że każda z tych drużyn z każdą wygra, z każdą przegra i oni będą tak ten... Może to... tak być. Może tak być. Jedna z nich wygra na KC jakimś... Cudem Bożym. Cudem, tak. Dostaliśmy słabą grupę C, ale za to grupa D, człowieku, to jest banger na bangerze, bo... to się nie powinno wydarzyć. To jest grupa śmierci. Movistar Riders, czyli mistrzowie Hiszpanii. Nasr Esports Turkey, czyli drugi seed z TCL-a z Turcji. Team Go, czyli trzeci team z Francji z Plainów. I Unicorns of Love Sexy Edition, czyli druga drużyna z Ligi Niemieckiej. Dwa z tych teamów się pożegnają.
I to jest masakra, bo gdybyśmy kogokolwiek z tej grupy wsadzili do grupy C, to natychmiastowo lokowalibyśmy ich top 2. No tak, no. Gdybyśmy nawet do grupy A wstawili którąś z tych drużyn, to byśmy do awansu mówili, że są. Pewnie tak. No smutne to jest. Ja bardzo tego nie lubię ogólnie w tych właśnie rozwiązaniach grupowych. Dlatego, po raz kolejny powiem, system szwajcarski rozwiązałby wszystkie nasze tutaj problemy. No bo zobacz, bo dlaczego niby tak jest, że czekasz cały sezon na to EMEA Masters, żeby potem takie Unicorns of Love patrzy się na to, musi grać na mistrza Hiszpanii, musi grać na drugą drużynę z Turcji i jeszcze to Francja im się trafia do tej grupy. Właśnie bardzo trudno jest rozdać odpowiedni seeding, prawda? Bo z jednej strony nie możesz zignorować za bardzo wyników z przeszłości, które ten ranking powinny budować, a z drugiej często dochodzi do sytuacji, w której takie NLC, które jest nieakredytowane, ma drugi koszyk w fazie głównej, nie? No to jest troszeczkę XD dla mnie. Wiesz, że coś takiego ma miejsce. A z kolei mamy w play-inach drużyny z trzeciego seedu z Francji czy z Turcji. No tak, no i patrzę na Team Go i sobie myślę, dobra, byliście w play-inach, w sumie to nie możecie mieć za złe turniejowi, że gracie w tej. Tak. Ale jest takie Movistar Riders, które wygrywa swoją ligę, jest z pierwszego koszyka i oni w nagrodę za to wszystko dostają Turcję, Niemcy i Francję. I to jeszcze nie jakieś słabe drużyny, a naprawdę niezłe. I tak szczerze, ja nawet nie wiem, kto tutaj jest faworytem do awansu, bo wydaje mi się, że Team Go to będzie najsłabsza drużyna z tej grupy, ale z drugiej strony, gdyby ktoś przyszedł i zaczął, wiesz, argumentować jakiś kibic Ligi Francuskiej, no to Czemu niby byśmy mieli się z tym nie zgodzić? Ta grupa po prostu nie powinna mieć miejsca w EMEA Masters. Skoda. Parę słów o tych teamach poszczególnych. Movistar Riders, tutaj segment dla pewnego brodatego dziennikarza sportowego z Polski. Team złożony z Markiego na topie. Pozdrawiamy. Izma w dżungli, Freskowy, Polak na midzie, Supa i Alvaro na bocie. Drużyna, która bardzo mocno jest centrowana dookoła siły swojego botlane'u. Supa tak. To naprawdę fantastyczny zawodnik. To znowu Neymar, Goals and Skills, Danza Kuduro Edition. Można montaż zrobić z każdego sezonu, gdzie nawet, on gra. Nawet jeszcze bardziej, tak szczerze, bo ten botlane to są właśnie, dla tych, którzy nie śledzą w ogóle RLi, to i na naszych programach, i w komentarzach, i w zasadzie wszędzie. No. Jak ktoś się pyta, kto powinien trafić do Leca, Supa to zawsze jest Supa i Alvaro. I tak szczerze, nie ma w tym krzty jakiegoś w sensie kontrowersji, jeśli o to nie chodzi. Nie ma, nie ma. Bo ci ludzie po prostu powinni być w Lecu. No, to jest też taki ciekawy duet. O nim David Piotr taką ciekawostkę lubi opowiadać, że zawsze mówimy Supa i Alvaro, mega duet, a że prawda jest taka, że jakby proximity Alvaro i Supy jest bardzo niskie, w sensie bardzo rzadko oni razem przebywają w tych samych częściach mapy. I Supa po prostu gra sobie sam, Alvaro chodzi po mapie, coveruje Izmę i dzięki temu Movistar tworzy przewagę. Ale coś, co moim zdaniem jest powodem, dla którego my postrzegamy ich jako wybitny duet, to to, że jak już Supa i Alvaro są razem, to łapią solo kille praktycznie co chwilę. No nie? Tak, no. Nie, no. Więc jakby zapamiętujesz te dobre momenty i masz takie okej, czyli to po prostu mega, mega moc razem. Myślę, że jakby łącznie chyba więcej wartości daje Alvaro jakby całej drużynie, ale takim gwiazdorem będzie tutaj Supa. Dołóżmy do tego Freskowego, który ma bardzo szeroki champion pool i różnorodny. Chociażby wielki finał Hiszpanii, 3 mecze rozegrane na Lucianie i bardzo dobrze to wszystko wyglądało. Historycznie zawsze gdzieś tam jakimiś Sylasami Yasuo lubią grywać. No ale jak trzeba to i metą zagra, więc jestem ciekaw, co tym razem nam pokaże, bo to już któreś jego EU Masters. No i te słabsze strony, czyli Izma i Marki, myślę, że jeżeli gdzieś naciskasz, to chyba na tego topa. Nie jest to jakiś wybitny zawodnik ten Marki, ale generalnie to jest mocny team i myślę, że z tej grupy powinni wyjść. To jest mistrz Hiszpanii, nieważne kto by przyjechał jako mistrz Hiszpanii, to musi być brany pod uwagę jako ta. Kozak. No. Mamy też Nasr, czyli drugą drużynę z Turcji, Fab Fabulous, Typhoon, Whistle, Scorch i Patch. Takie dziwne, bezjajeczne trochę. No to właśnie, nie? Ja chciałem ci to powiedzieć właśnie, że to jest najdziwniejszy botlane, w sensie patrząc na to, jaka to jest ekipa, jakie miejsce i jak my na nich powinniśmy patrzeć, to jakoś
kurwa się nie boję. Ja właśnie... Skorcza z patchem, no. Ja właśnie patrzę na tych zawodników, patrzę. Patrzę. Patrzy Whistle swoją drogą z Korei, reszta z Turcji. I widzę tak, Faulus dziadek. Tak. 27 lat chyba dalej grasz, tam 26. I pewnie jeszcze pogra. Typhoon, gracz, który zawsze był po prostu, wiesz, takim, no, solidnym graczem Ligi Tureckiej, ale nic niesamowitego. Tak. Scorch też, kariera regionalna, a Whistle i Patch to zawodnicy, którzy nie mają takich wpisów w CV, które byłyby wybitne. W sensie to nie jest Akademia T1, nie jest Akademia DRX, to nie są takie rzeczy. Kolega Patch zagrał część sezonu w LPL-u, wyobraź sobie, w Thundertalk Gaming zrobił wynik 2-14 i zajął 16 miejsce. Tak. No, z kolei pan Whistle ma w swoim CV wpis w drużynie koreańskiej, która chyba nawet nie ma strony na LOLpedii. No, ja już ci dokładnie powiem, bo właśnie szukałem, jak się ta drużyna nazywa i ona na D jest. Wiesz, czasem... Daegu. Tak, Daegu. Był tam przez 3 dni. Przez 3 dni. A oprócz tego jest Africa Freaks Academy przez 3 miesiące i oprócz tego Shadow Boxing, taka drużyna. Nie Shadow wiem nawet boxing? Co to jest. Shadow Batlika. No ale wcześniej, zobacz, to się nazywa Shadow Boxing. Potem która Shadow nie istnieje już. Ona już nie istnieje. Gdzieś jakieś odmęty Ligi Koreańskiej, bo to chyba nawet nie jest LCK Challengers, tak? Tylko to nie, jest ta nie, liga nie. Poniżej jeszcze. Rom wie co to ten, jest. Ten trzeci poziom. I często było tak, że patrzyliśmy na tych graczy importowanych z Korei do Europy. O, z kim oni grali tam u siebie w regionie? O, ten grał z tym zawodnikiem, który teraz gra dobrze. Wygrali kiedyś LCK Academy. Czyli to jest ta trzecia liga, tak? Chyba. Znaczy, ja nie wiem, czy to się... w ogóle da się tak ten... Nie wiem, w każdym razie to do czego zmierzałem, to to, że... Pan Whistle, wcześniej kojarzony, nie wiem przez kogo, ale przez kogoś jako Snail, nie ma żadnego gracza w swojej historii gry, który gdzieś by w Korei karierę zrobił, więc no myślę, że nie jest jakiś wybitny. Natomiast drużyna bardzo mocno gra przez niego. Whistle zadaje aż 30% obrażeń swojej drużyny, dostaje dużo zasobów i sporo dzieje się pod midem właśnie, ale nie czuję takiego przeświadczenia, że to nasyp będzie jakieś bardzo dobre. Ja też nie. Z kolei, co uważamy o Team Go? Bo ja byłem dużym fanem tego projektu, a trochę, nie powiem, że się okazał niewypałym, ale na pewno w sensie... nie spełnił postawionych wobec nich oczekiwań. Ja mam jedną taką zasadę. No. Jak w jakiejś drużynie jest Linkas, najprawdopodobniej jest to drużyna, która nie spełni swoich wymagań stawianych. I jeszcze jedna śmieszna sprawa. No. Nie ma to nic związanego z tym, jak on gra. Po prostu, ten człowiek nie zrobi nigdy kariery. Coś jest nie tak z Linkasem. Ja nie wiem, bo właśnie zawsze się dobrze o nim słyszy. No tak! Nie mam pojęcia. O to mi chodzi. No. Może on ma problemy z kolowaniem. Bo tak właśnie oglądając mecze Team Go, patrzę na tych zawodników. Ragnar, Tukui, Rzezu, Camillus. No i zobacz na tych pozycjach, które mają zazwyczaj najwięcej do powiedzenia, czyli dżungla i support, chyba umieścilibyśmy graczy jakby w porównaniu z resztą rosteru najsłabszych. Tak. I najmniej, wiesz, takich doświadczonych dużym światem e-sportowym. Może problemy z kolowaniem, problemy z doświadczeniem, to jest coś, co sprawia, że Team Go jest takie nierozgarnięte momentami? Nie bo wiem. Bo to, co wydarzyło się chociażby w pierwszej grze na Wheel of Gaming, było karygodne. Mecz, który powinno go przegrać na drużynę tak. Z jednak lig o dwa poziomy niżej i do tego nie w swojej najlepszej formie. To jest, wiecie, to jest ekipa z tych, że jak nie interesujecie się jakoś przesadnie League of Legends, to przeczytacie te niki i w sumie o każdym coś tam kiedyś słyszeliście, tak. Nie? Czyli to jest ogólnie mocna ekipa i nie jest to jakieś złudne, bo te niki rzeczywiście każdy z nich coś tam w swoim życiu już osiągnął. Ale to jakoś tak... No ja osobiście patrząc na Team Go i na tę grupę, to uważam, że to będzie najsłabsza ekipa tej grupy, no. No ja też nie mam takiego przeświadczenia, że tutaj będzie jakoś wybitnie od nich, aczkolwiek... Czy ci gracze mają potencjał, żeby tę grupę wygrać i zająć pierwsze miejsce? Tak. Tak. Ale dobra, to przeczytajmy każdą drużynę z tej grupy i się zapytajmy o to samo. No, po prostu ta grupa jest bez sensu, no. No jest trochę bez sensu. Jest jeszcze czwarta drużyna. Wyobraź sobie, no. Znowu się zdenerwowałem. Pros. Wyobraź sobie, że właśnie takie Team Go, ale bo Unicorns of Love nie awansuje, a... coś się wydarzy w tej grupie awansuje. I tak, i Natives, albo Anartosis Famagusta będzie dalej, nie?
No, denerwuje mnie to, że po prostu takie rzeczy mają miejsce. Zostawcie mnie, piszą do mnie ludzie. No, a się tak patrzę, że jakieś 100 tysięcy powiadomień. Nie widzicie? Coś, znaczy w sumie nie widzicie. Ale za chwilę będziecie widzieć. Tak, co chciałeś zrobić? Zostaje nam UL do końca, bo już tak wiesz, już długo, a tu zaraz trzeba zmontować i wypuścić przed startem rozgrywek. UOL, czyli wicemistrzowie MMA Masters. No i jak to bywa na tej scenie lig regionalnych, kiedy zajmujesz dobre lokaty na MMA Masters, twoją nagrodą jest utrata twoich najlepszych zawodników. I tak się wydarzyło w tym przypadku. Pete został podebrany do Excel i Excel zaczął wygrywać. Zamiast niego pojawił się CAD, nowy jungler z Korei. Natomiast reszta składu została taka sama, czyli Venur, Mask, Funky i Lexus. Więc wciąż drużyna mocna. Lexus. Ale wyraźnie gorsza niż ta wersja z wiosny. Bo to było już tylko trzecie miejsce w regularze, już mistrzostwa nie udało się zdobyć. I no kurczę, wciąż mając dużo szacunku do Venura i jego Fiory czy jego Cassante i sporo respektu wobec Funkaya z Lexusem, którzy mimo tego, że czasami intują alejkę, potrafią potem zagrać dobre zawody, to nie czuję przekonania, że to będzie tak dobry turniej od tej organizacji jak poprzedni. No i fair. No. Znaczy, aczkolwiek Harpun by się z tym nie zgodził. No na pewno. Bo na nich przegrał. Ja się zgadzam z tym, co mówisz, ale cały czas patrzę na to w ten sposób, że te drużyny można by było porozlosowywać po innych grupach i wtedy byśmy pewnie inaczej o nich mówili, nie? Finalnie? To są mecze, które mogłyby się wydarzyć w półfinale tego turnieju, a nie w grupie, no. I tyle. Każda z tych drużyn jest mocna. Gdybym miał wymienić tutaj najmocniejszą, to chyba jednak Movistar Riders stawiłbym chyba na tym pierwszym miejscu. Ale z drugiej strony widzę Turcję walczącą o to pierwsze miejsce. Widzę w sumie Francję, już nie mówiąc o ekipie z Niemiec. Nie? No i fajnie będzie to oglądać. Wiadomo, dobrze dla kibica, że wydarzyła się jedna grupa, która jest jakkolwiek ciekawa. Ale dla graczy to jest lipa. Ale dla graczy to jest tragedia, bo cały właśnie, wiesz, młodzi zawodnicy czekają tylko i wyłącznie na TOEL Masters, tak. Nie? Na to MMA Masters. I potem trafiają do takiej grupy, przez co mogą nie wyjść dalej i ich kariera się zatrzyma. Przez to, że jest idiotyczne losowanie. No, tu akurat nie ma aż tylu młodziaków, no także tragedii nie ale będzie. Ale to wiesz, ja mówię ale wiem, o wiem, sytuacji... O co ci chodzi. No, mogłoby tu trafić zamiast Movistar Riders Karmin Korp i też jest nieprzyjemnie, no. Zgoda. Właśnie, tego by jeszcze brakowało, żeby oni tu byli. Finalnie, jakbym musiał powiedzieć, kto stąd awansuje, powiedziałbym Movistar i chyba Team Go, mimo wszystko, aczkolwiek... Ja Turcję stawiam. Tu nie można być niczego pewnym i każda opinia może się obronić. Mam nadzieję, że podobał Wam się skarb kibica. Ja zmykam, żeby to zmontować, bo trzeba to dzisiaj jeszcze wrzucić. Oglądajcie MMA Masters, bo turniej zapowiada się naprawdę fajnie. Tak. No i kibicujmy Polakom, póki możemy. Ta faza grupowa jest dość szybka, więc możemy też szybko się z nimi pożegnać. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Nara.